Cześć. Witam wszystkich miłośników pszczelarstwa amatorskiego w Stanach Zjednoczonych i nie tylko. Przyjechałem dzisiaj do moich uli, żeby zobaczyć, jak sobie radzą. Zakarmiałem je przez kilka tygodni. Jak widzieliście na ostatnim filmie, próbowałem zważyć jeden z tych uli, żeby zobaczyć, jaką wagę ma. Może uda mi się zrobić to ponownie dzisiaj, ale dzisiaj szczególnie chciałbym zajrzeć jeszcze do środka tak szybko, żeby zobaczyć, jak wygląda sytuacja w obydwu ulach. Dzisiaj jest chyba ostatni dzień, taki dosyć ciepły. Jest około 62 stopnie, więc będę mógł jeszcze tak szybko zajrzeć do środka, zobaczyć, jak wygląda rodzina w każdym z uli i mam nadzieję, uda mi się zważyć pierwszy górny korpus, zobaczyć, ile ma zapasu nałożonego w ramkach. No i postaram się również ocieplić dzisiaj te ule, używając do tego najbardziej popularnej tutaj papy dachowej, czarnej, którą tutaj pszczelarze okręcają ule, ocieplając je na zimę i przede wszystkim owijając ule tą papą, chroni się je przed wiatrem. Tak więc zapraszam do oglądania. W tym ulu mam troszeczkę pszczół w podkarmiaczce, ponieważ kiedy zakładałem ją tutaj, niedokładnie zamknąłem górną pokrywę i dlatego pszczoły wlatywały mi od przodu przez górne wejście i troszeczkę pszczół złapało mi się w podkarmiaczkę. Stąd jest ten problem tutaj. No jak widzę, pszczoły obsiadają jeszcze ramki, nie zbijają się w kłąb zimowy. Dzisiaj jest troszeczkę cieplej, więc może dlatego. Zobaczę szybko, ile ten korpus waży. Korpus ma 37,5 funta. Ten pod spodem też jest napchany. Nie wiem, czy sprawdzać dalej. Spróbuję. No nie, chyba mi się nie uda, bo pszczoły się denerwują, zaczynają mnie atakować.
z tego co widziałem, mogę powiedzieć, że ten ul jest dobrze zaopatrzony na zimę. Mam taką nadzieję zresztą. Muszę tylko założyć na górę ocieplenie. Jako górnego ocieplenia użyję płyty pilśniowej, która będzie służyła również do pobierania wilgotności, wilgoci z ula przez ten otwór, który tutaj jest na górze. Więc wszyscy wiemy, że wilgotność jest najgorsza dla ula w zimę, więc jeśli ta płyta będzie tutaj na górze przez całą zimę, będzie pobierała wilgoć i ta wilgoć nie będzie spadać na pszczoły w czasie zimy. Tutaj jest tylko kilka pszczół wewnątrz. Może też przez przypadek wleciały przez górny otwór. Ale większość się uratowała. Jestem bardzo zadowolony z tych podkarmiaczek. No tutaj sytuacja jest troszeczkę lepsza, więcej jest miodu nałożonego do ramek, ale czy tak naprawdę jest, zaraz zobaczymy. Szybciutko postaram się zważyć je. Nie używam dymu, więc one takie są troszeczkę nerwowe, te pszczoły dzisiaj moje. Ale chodzi mi tylko o takie szybkie zajrzenie, więc
myślę, że dym nie jest potrzebny. No więcej nic nie mogę zrobić, ponieważ naprawdę są nerwowe te moje pszczoły dzisiaj. Wcale im się nie dziwię. Ale nie mam zamiaru nic więcej tutaj przy nich robić. Użyję teraz papy, żeby ocieplić ten ul dookoła. To zabezpieczy ul przede wszystkim przed wiatrami zimowymi. Mam bynajmniej taką nadzieję. Żeby zabezpieczyć boki ula przed rozdarciem tego papieru, użyję takich gałązek z nawłoci. Miejmy nadzieję, że to coś pomoże. Przynajmniej może papier nie będzie się tak rwał podczas wiatrów. No i mniej więcej tak samo zrobimy z drugim ulem.
No i cóż, to by było na tyle, jeśli chodzi o przygotowywanie zewnętrzne uli do zimy. Mam nadzieję, że udało mi się to zrobić poprawnie. Czas oczywiście pokaże. Czy mają nasze pszczoły dużo zapasów? Zobaczymy za kilka miesięcy. Jeśli zużyją jego dosyć dużo, będę musiał je awaryjnie dokarmiać w zimie suchym pokarmem. Ale to może już jest temat na następny odcinek. Także dziękuję za oglądanie moich filmów, za komentarze i miejmy nadzieję do zobaczenia następnym razem. Cześć!